Oczywiście witam. Dzisiaj taka niespodzianka. Po 61 dniach wyjąłem mandarynkę z butelki, jak tu mniej więcej widzicie. I zobaczcie, co tu się stało. Oczywiście, jak widzimy, mamy korzeń na mandarynce, tak jest. Troszkę to tak nie widać, troszkę to przepraszam za ten bałagan, ale oczywiście chcę przybliżyć. Widzicie to tutaj z tej strony? Tutaj oczywiście tutaj nie pokazuję, ale jak widzimy, jest korzeń, tak? Troszkę to nie widać. O, teraz może widać. No nie wiem, jak to tak więcej przybliżyć. O, teraz może zobaczę. Tu z tej strony. Jak widzimy, jest korzeń. Z tej strony też jest korzeń. Będzie oczywiście wsadzone do ziemi. Mam nadzieję, że będzie rosło. Ja jestem oczywiście zadowolony. No oczywiście, tak jak już mówiłem poprzednio, polecam oczywiście ukorzeniacz Klonex w płynie, taki spryskiwacz. Polecam, bo warto. Zobaczcie, co jest. Korzeń jest. Korzeń w mandarynce. Niesamowite, naprawdę wręcz. Oczywiście to była relacja. Także oczywiście dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych. Porady ogrodnicze Kala. Na razie.